Cześć, jestem Klaudia Takano, no i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach za projekt doświadczenia. Mając do dyspozycji cukier puder, cukier kryształ i cukier w kostkach, za projekt doświadczenia umożliwiający zbadanie wpływu rozdrobnienia substancji na szybkość rozpuszczania, napisz instrukcję, obserwacje i sformułuj wniosek. My mamy tutaj zaprojektować całe doświadczenie, zatem zaczynamy od tematu. Temat. Badanie wpływu rozdrobnienia substancji na szybkość rozpuszczania. I teraz mamy to doświadczenie zrobić sami w domu, więc nie będziemy tutaj korzystać ze sprzętu laboratoryjnego, więc żadnych zlewek, probówek nie mamy, więc nie piszcie takich rzeczy. Ale mamy miski, kubki, szklanki i przechodzimy do instrukcji doświadczenia. Do trzech jednakowych, no i znów wybierz, Miskie, misek, kubków, szklanek, wlewamy taką samą ilość wody o jednakowej temperaturze. Najlepiej jakby to robić na temperaturze pokojowej. I zaraz Wam powiem dlaczego. Ponieważ do pierwszego naczynia wsypujemy jedną łyżeczkę cukru, pudru i włączamy stopę, który zatrzymamy dopiero w momencie, gdy zaobserwujemy, że cały cukier się rozpuścił. No I zapisujemy wynik doświadczenia. I teraz, jeżeli podgrzelibyście wodę do danej temperatury, czas trwania tego doświadczenia w szklance naczynią pierwszym Sprawiłby, że tamta temperatura nam by spadła, tej wody. Dlatego byłoby to źle przeprowadzone doświadczenie. A jak wyśniecie sobie wodę, która będzie w temperaturze pokojowej, no to ona nie zmieni swojej temperatury w czasie trwania pomiaru pierwszego. I robimy drugie naczynie. Wsypujemy jedną łóżeczkę cukru, kryształ znowu włączamy stoper, który zatrzymujemy w momencie, gdy zaobserwujemy, że cukier się rozpuścił. Trzecie. naczynie, dodajemy jedną kostkę cukru. Włączamy stoper, który znów zatrzymamy, gdy zaobserwujemy, że cała kostka uległa rozpuszczeniu. Zapisujemy wyniki. Obserwacje i z tego, co mamy na kartce, czyli z tego czasu. Cukier, puder rozpuścił się najszybciej, natomiast cukier w kostce na wolniej. Wniosek? Im bardziej rozdrobniony jest cukier, czyli w tym przypadku w nawiasie wpisujemy substancja rozpuszczona, tym rozpuszczanie przebiega Szybciej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.